Proszę Państwa, witam bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu z mediami. Jest dzisiaj z nami Pan Przewodniczący Wielkopolskich Struktur Platformy Obywatelskiej, Rafał Grupiński. Bardzo się cieszymy, Panie Przewodniczący, że możemy się spotkać wreszcie i rozmawiać o ważnych sprawach dla Polski, ale także dla samorządu. Jest z nami Pani Radna Barbara Mroczkowska, która na dzisiejszej konferencji reprezentuje Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej działający w Radzie Miejskiej Leszna. I pozwolicie Państwo, witam Państwa oczywiście, bardzo się cieszę, że przyjęliście nasze zaproszenie. Dzisiaj rozpocząłem spotkanie od Wolsztyna, gdzie byłem u starosty Jacka Skrobisza w starostwie, a od Państwa z Leszna po spotkaniu tutaj z Platformą, po naszej konferencji udaję się do Pleszewa. Wczoraj byłem w Ostrowie Wielkopolskim, a więc jestem w drodze. Ale mamy też rok podwójnych wyborów i staram się sprawdzać, w jaki sposób struktury nasze przygotowują się do tych dwóch zbliżających się bardzo ważnych kampanii wyborczych, a także no, przekazywać jakby nasze intencje jako władz regionu i władz krajowych. Kilka słów o rzeczach, które się wydarzyły po naszej stronie. Po pierwsze, mieliśmy bardzo ważną konwencję poświęconą prawom kobiet. Gośćmi naszymi były wszystkie, myślę, że wszystkie te najważniejsze, aktywne w ostatnich 3 latach środowiska kobiece, od dziewuch dziewuchom po Kongres Kobiet. Przedstawiliśmy deklarację styczniową, którą w razie czego, rozumiem, gdybyście Państwo nie mieli jej jeszcze, to nasze biuro, tak, rozesłaliście, to dobrze. Staramy się tutaj jakby w sposób taki pełny, w kolejnych odsłonach, tak jak wcześniej prezentowaliśmy program związany z kulturą w Krakowie, czy edukacją w Poznaniu, później w Łodzi nasz program decentralizacji, dalszej decentralizacji państwa i program reformy, kolejnego etapu reformy samorządowej i podatkowej, jeśli chodzi o samorządy. To jest jakby kolejny etap odsłony naszej programowej i stąd jakby myślę, że waga też obecności sporych przedstawicieli obok Barbary Nowackiej środowisk lewicowych na naszej konwencji. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, Deklaracja Europejska, czyli dzisiejsza konferencja na Foksal w Warszawie, gdzie byli premierzy i ministrowie spraw zagranicznych przedstawili wspólne stanowisko w sprawie wyborów europejskich, podkreślając ich wagę. A więc sporo się dzieje po naszej stronie, po drugiej stronie też się sporo dzieje generalnie raczej złych informacji dla państwa z punktu widzenia tego, w jakiej kondycji, w jaki sposób to państwo jest traktowane przez rządzących. I tutaj to hasło, które się najbardziej pasuje do tego, co słychać Staśka Kaczyńskiego, rodzina na swoim, jest chyba szczególnie trafne. Bo jak Państwo zauważyliście, jak są jakieś problemy, to prezes Kaczyński o 20% obcina pensje wszystkim swoim parlamentarzystom i nie tylko swoim, ale jak rozmawia o miliardach i o budowie biurowców, wieżowców, to wyłącznie w gronie rodzinnym. Nie ma tam nawet Brudzińskiego. Więc to są jakby te dwa, myślę, że kontrastowe światy, które my przedstawiamy. Opozycji, która pracuje programowo, przygotowuje się do wyborów, stara się też jakoś dobrze jakby kierować politykę po śmierci Pawła, naszego przyjaciela Pawła Adamowicza, żeby ta polityka stała się bardziej merytoryczna, mniej wypełniona nienawiścią i wzajemnymi oskarżeniami. Czy to się powiedzie, czy tak, ten kierunek w stronę tego, że nie wykluczamy nikogo, niezależnie od poglądów budowania wspólnoty, czy to się powiedzie w ogniu dwóch kampanii, to się dopiero okaże. Jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, to o czym mówił Pan Przewodniczący przed chwilą, Koalicja Obywatelska jest w zasadzie aktywna w całej Polsce. Znaczy, rozmawiałem o tym z Panią Przewodniczącą Lubnauer o godzinie 00:30 w Sejmie, kiedy rozpoczynaliśmy głosowania. Właściwie wczoraj, tak, bo to było w nocy z środy na czwartek, że
nie bardzo rozumiem jej sposób odcinania się od tego, że Koalicji Obywatelskiej w tej chwili właściwie nie ma, jak ona używa takiej formuły, kiedy ona jest od Przemyśla po Świnoujście, tak, że jest w całej Polsce, w każdej gminie, w każdym powiecie, gdzie jesteśmy, gdzie mamy rannych, w każdym sejmiku są kluby Koalicji Obywatelskiej. Są wiceprezydenci w Wielkopolsce, aż dwoje mamy wiceprezydentów z Nowoczesnej w Poznaniu i w Koninie. Wszystko, mamy wiceprzewodniczącego sejmiku z Nowoczesnej i tak dalej, pracujemy w Koalicji Obywatelskiej. W centrali to się, jak widać, nie bardzo udaje, jeśli chodzi o sposób współpracy i rzeczywiście pani przewodnicząca próbuje na jakby rozmowach z PSL-em, rozmowach z jakimiś mniejszymi podmiotami budować taką dodatkową małą koalicję, żeby, jak rozumiem, mieć więcej argumentów w rozmowach z Grzegorzem Schetyną, z przewodniczącym Platformy. Myślę, że to jest taki moment pewnej jakby niedojrzałości, ale to jest tylko etap w tej, mam nadzieję, naszej wspólnej polityce i że tak, dzisiejsza konferencja to wykazuje, my będziemy się raczej poszerzać o nowe podmioty, nowych, ważnych polityków, nawet jeśli to są ludzie, którzy kiedyś pełnili, nie dzisiaj, ważne funkcje państwowe, że będziemy w ten sposób budowali siłę w wyborach europarlamentarnych i wyborach krajowych. Jest niezwykle ważne, żeby pamiętać, że ten wzrost sił populistycznych w Europie każe nam też tak budować listy, żeby Europejska Partia Ludowa, EPP, czyli nasza rodzina, chadecka rodzina europejska, była jak najsilniejsza. To znaczy, żebyśmy mogli dalej współrządzić Unią Europejską w ramach naszej grupy. A dzisiaj Platforma Obywatelska jest w EPP drugą siłą po chadecji niemieckiej, jeśli chodzi o liczbę naszych delegatów na zjazdy EPP, więc jesteśmy tymi, którzy współdecydują o polityce europejskiej, chociaż nie jesteśmy dzisiaj w rządzie Polski, ale jesteśmy na szczęście wewnątrz partii rządzącej, współrządzącej Unią Europejską i dzięki temu mamy wpływ na to, że na przykład nie obcina się bardziej funduszy europejskich w tych planach, niż to mogłoby być zrobione, gdybyśmy nie mieli na to wpływu z powodu błędów Kaczyńskiego i Szydło i Morawieckiego. Wreszcie Koalicja Obywatelska w minionych wyborach samorządowych odniosła bardzo duży sukces. Może zabrakło tej kropki nad i w postaci wyborów prezydenckich, ale jeżeli chodzi o wybory zarówno do Rady Miasta Leszna, jak i do Rady Powiatu Leszczyńskiego, to w przypadku, tak jak powiedziałem, Rady Miejskiej mamy 9 mandatów i chcę powiedzieć, że to były pierwsze wybory samorządowe, które Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska w Lesznie wygrała. Jeżeli chodzi o powiat, mamy 5 radnych, którzy tworzą klub Koalicji Obywatelskiej, współrządzimy powiatem. Jestem przekonany, że tą aktywność naszych radnych, zarówno miejskich, jak i powiatowych, będziecie Państwo obserwować, już obserwujecie, a będziecie Państwo obserwować jeszcze bardziej w trakcie kadencji. Wczoraj mieliśmy sesję budżetową, myślę, że tutaj Pani Radna Mroczkowska parę zdań też o niej powie. Ja może powiem w ten sposób. Platforma Obywatelska w Lesznie rozwija się. Mamy nowe osoby, które wstępują do partii. W najbliższym miesiącu zostanie powołane koło Młodych Demokratów, młodzieżówki Platformy, która będzie skupiała młodych mieszkańców. Przede wszystkim stawiamy tutaj na środowiska szkół średnich, ale również studentów. Troszeczkę starsza młodzież też będziemy chcieli w to zaangażować. Ma to być takie miejsce wymiany doświadczeń, wzajemnego wsparcia, ale też organizowania ciekawych wydarzeń. Już w najbliższym czasie będziemy chcieli zorganizować klub obywatelski. Wracamy do tej formuły, ona sprawdzała się w zeszłym roku. Była takim miejscem, które skupiało wielu mieszkańców Leszna, w którym mogliśmy porozmawiać na ważne dla Leszna, ale nie tylko dla samorządu, dla Polski tematów. Także jesteśmy, jeżeli chodzi o ilość radnych, Koalicja Obywatelska w Lesznie, w powiecie leszczyńskim należy do największej i będziemy chcieli tą wiarę, w którą zainwestowali w nas mieszkańcy Leszna, przełożyć na dobrą, merytoryczną i aktywną pracę na rzecz naszej społeczności lokalnej. Jeśli powiem, że nasze przypuszczenia były po prostu takie, że ta sesja pójdzie po myśli naszych kolegów,
Przegraliśmy, ale myślę, że merytorycznie byliśmy dobrze przygotowani. Złożyliśmy kilka istotnych wniosków o zmniejszenie zadłużenia. Głosowaliśmy przeciwko temu budżetowi z uwagi na to, że Klub Koalicji Obywatelskiej absolutnie nie zgadza się z zadłużeniem miasta. Staraliśmy się znaleźć pieniądze, które by można było umniejszyć, wydatki, które nie są priorytetem w naszym mieście. Niemniej jednak po 5-godzinnej dyskusji, którą myślę mieszkańcy mieli okazję śledzić i online, i dużo mieszkańców również znalazło się na tej sali. Myślę, że nie było dla nas zaskoczeniem, że znajdą się mieszkańcy ulicy Święciechowskiej. To też był taki incydent, który już dawno nie miał miejsca na sali obrad, ale myślę, że jednak presja mieszkańców ma chyba jakieś znaczenie, ponieważ 1,5 miliona zostało przydzielone na ulicę Święciechowską. Drugie 1,5 miliona będzie przekazane z wolnych środków. Niemniej jednak jako Klub Koalicji Obywatelskiej będziemy po prostu pilnować i robić wszystko, żeby przynajmniej 50% z wolnych środków poszło na spłatę zadłużenia naszego długu. Ja, jeśli mogę dopowiedzieć do wypowiedzi pana przewodniczącego, chcę powiedzieć, że pan Radosław Sikorski potwierdził, przyjął nasze zaproszenie i przygotujemy się i zrobimy taki wieczór autorski w ramach tego Klubu Obywatelskiego. Myślę, że jeśli chodzi o pracę Rady Miasta, to mieliśmy konferencję i było dość dużo już powiedziane. Dziękuję. Dobra, że pani przewodnicząca była na konwencji o sprawach kobiet w Warszawie. Byłam, miałyśmy... Co może służyć bezpośrednio relacji? Miałyśmy tutaj nagranie, byłyśmy, no właśnie tutaj trzeba powiedzieć, że to świadczy o tej współpracy. Była przedstawicielka KOD-u, była przedstawicielka Nowoczesnej i była przedstawicielka Platformy Obywatelskiej i we trzy miałyśmy przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu, które naprawdę tak nas podładowało. Myśmy w drodze już wszystkie sobie przyobiecały, a było nas 27 kobiet w autobusie, że 4 czerwca jedziemy pani przewodniczącej do Gdańska i będziemy uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu. Rodzina Platformy Koalicji Obywatelskiej wreszcie to jest naprawdę fajna, zgrana grupa ludzi, bardzo merytorycznych, mających w sobie dużo też pokory i dużo szacunku dla każdego człowieka, także dla tych osób, które nie podzielają naszych poglądów. Chcemy rozmawiać i myślę, że taki dialog prowadzimy i pokazujemy, że tą politykę można prowadzić w sposób zupełnie inny od tej, którą obserwujemy w Warszawie. Ja mówię wybowie, panie przewodniczący, jakie tam przygotowania? No jesteśmy w trakcie przygotowań, jeśli chodzi o naszą kampanię. W poniedziałek, jeśli chodzi o region nasz wielkopolski, w poniedziałek powołamy już sztab. No, to są oczywiście prace takie przygotowawcze i głównie koncepcyjne, jeśli chodzi. A to zbieramy też ewentualnie chętnych do startu z naszych list. Tu w tym przypadku jednej listy wielkopolskiej, ale generalnie myślę, że najważniejsze rozstrzygnięcia ze względu na szeroką koalicyjność prawdopodobnie tych list będą zapadały na zarządzie krajowym Platformy. Z tego względu, że w Wielkopolsce to jest 10 miejsc, tak? Jeśli będzie kilka podmiotów, no to będzie bardzo oszczędna pula dla nas samych, którzy jesteśmy najsilniejsi w koalicji antypisowskiej, więc nikomu na razie niczego nie obiecujemy, bo po prostu nie wiemy jeszcze, jak ostatecznie zakończą się rozmowy z Nowoczesną, z SLD, z Inicjatywą Polską, z PSL-em. Tutaj jeszcze jest sporo rzeczy do rozstrzygnięcia i na przykład z Nowoczesną jest ta kwestia, ten drobny, ale istotny problem, że oni są w grupie ALDE. Więc jeśli tak jak udało im się wejść dzięki umowie o dobrych miejscach do rad różnych czy sejmików w Polsce, tak tutaj my musimy też jakby uzgodnić reguły gry na przyszłość, bo jeśli w pewnym sensie, w cudzysłowie oczywiście, z całym szacunkiem dla ich siły każdego kandydata z Nowoczesnej, jeśli by na naszych plecach, czyli partii IPP, byśmy wprowadzili ileś osób do grupy ALDE, która by potem na przykład nie weszła w sojusz z IPP w Parlamencie Europejskim, no to byłby to pewien problem, prawda, polityczny, więc musimy to dobrze wszystko
przedyskutować. Muszą się zadeklarować w razie czego, że będą w IPP. No pani przewodnicząca, no tak, ale tu mamy akurat sojusz socjalistów z IPP, więc jakby nie ma problemu w Parlamencie Europejskim, ale pani przewodnicząca Lubnauer sama stwierdziła w pewnym momencie kiedyś w rozmowie ze mną, że przeanalizowała program IPP i ALDE i właściwie tylko w jednym istotnym punkcie się one różnią. Czym będziecie przekonywać niezdecydowanych, żeby głosowali za tym, żeby Polska została w Unii, że to jest ważne miejsce? Czy to będzie tylko takie pokazywanie, że PiS chce wyprowadzić, czy też jakieś takie konkrety, które mogłyby tych właśnie... No myślę, że przede wszystkim będziemy wskazywać na to, jakie, bo to jest poza sferą idei, to jest jakby najistotniejsze, jakie korzyści każdy z obywateli odnosi z tego, że jesteśmy w Unii. I myślę, że tutaj zarówno kwestie pewnej pozycji międzynarodowej Polski, która się wzmocniła dzięki temu, że znaleźliśmy się w Unii, rozwój Polski dzięki temu, że w Unii staliśmy się beneficjentem największej liczby środków europejskich ze wszystkich państw europejskich, szczególnie te dziesiątki następnych, które przystąpiły do Unii. My mamy pewien plan, co i jak mówić, jak przekazywać, co jest najistotniejsze, jak też się w pewnym sensie odwołać do emocji ludzi. To nie jest takie łatwe przy wyborach europejskich, tak? I nie przy mocy samego polexitu wcale. Ale to są już pewne tajemnice kampanijne, więc myślę, że jak się kampania ruszy, to Państwo zobaczycie, o jaki tu, jakie przesłanie nam przede wszystkim chodzi. Poza oczywiście obroną przed polexitem. Czy wszyscy obecni europarlamentarzyści z naszego okręgu deklarują start? Czy są jakieś tutaj zmiany? Nie wszyscy. Pani Agnieszka Kozłowska-Rajewicz zadeklarowała, że nie chce już startować z względów rodzinnych. Adam Szejnfeld zadeklarował chęć startu. Mogę Państwu powiedzieć, że między nimi poseł Waldy Dzikowski zadeklarował, że też chętnie wystartuje do Europarlamentu, co przy jego silnym poparciu, jakie ma, oczywiście może nieźle wzmocnić naszą listę, ale jak mówię, decyzje będą zapadały w zarządzie krajowym, dość pewnie w puli ogólnopolskiej. Zależy nam na tym, żeby Wielkopolska miała dobrych, silnych europosłów, takich, którzy zadbają o rozwój także tych samorządów lokalnych i będą po prostu stąd. Proszę spojrzeć na taką rzecz. Lista Koalicji Europejskiej, tak ją nazwijmy, i mamy tutaj południe, czyli nasz subregion południowy, którego przez dwie kadencje miałem zaszczyt być posłem, od Kalisza przez Ostrów po Leszno, i na przykład z tego regionu eurodeputowanym od paru kadencji jest Andrzej Grzyb z PSL. Jeśli będzie wspólna lista, to jednym z silnych kandydatów z południa będzie właśnie on, prawda? Więc dzisiaj nie będziemy decydować sami. To się ceni pewnie, jak wysokie miejsce będzie musiał mieć. O ile będzie. A jacyś inni parlamentarzyści tam gdzieś są brani pod uwagę? Pan Szłapka? Biorąc pod uwagę notowania... Nie wiem, musimy poczekać, co Centrala Nowoczesnej w tej sprawie zdecyduje. A parlamentarne też już są jakieś przygotowania? Jak mówiłem o tym, że powołujemy sztab regionalny i on będzie, to będzie sztab wspólny, znaczy do jednych, drugich wyborów, być może wymienimy, znaczy tu będziemy korzystali z doświadczeń, być może ludzi, którzy byli mocniej związani z polityką europejską, jakichś ekspertów naszych lokalnych, natomiast rdzeń sztabu będzie wspólny na obydwie kampanie wyborcze. No i się przygotowujemy. Mam nadzieję, że będziemy mieli mocne listy i nad tym pracujemy. Też między innymi dzięki temu, że środowiska, między innymi KOD-u, Kongresu Kobiet w Poznaniu, nie tylko, rzeczywiście Łańcuch Światła z Poznański, że tam są osoby, które zgłaszają się, jakby trochę już zależał im opór wobec używania partii do zwalczania PiS-u i generalnie deklarują, że są gotowi wesprzeć nasze listy swoimi jakimiś tam istotnymi postaciami. Też dzięki akcjom różnym protestacyjnym, dzisiaj bardziej rozpoznawalnymi niż jeszcze powiedzmy te 2-3 lata temu. Więc na pewno postaramy się mądrze skorzystać z tego rodzaju oferty. Czy pan
pan Grzegorz Rusiecki podjął decyzję o starcie? Jesteśmy 3 miesiące po wyborach samorządowych i pozwólcie państwo, dajcie też ten czas do namysłu. Tak jak powiedział pan przewodniczący Grupiński, nie znamy jeszcze do końca kształtu zarówno tych list do Europarlamentu, jak i list krajowych. Nie wiemy, w jaki sposób one będą tworzone, czy będzie to lista Platformy Obywatelskiej, czy będzie to lista koalicji. Jeśli koalicji, to z jakimi koalicjantami, więc na wszelkie spekulacje jest zbyt wcześnie.